Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w Wiedźmina i lecimy sobie teraz do kanałów, tam by kontynuować nasze zadanie ze znalezieniem łącznika i mamy to zrobić przy jakiejś dużej bramie, prawdopodobnie prowadzącej do kanałów od strony rzeki? Tam jest rzeka, jeśli chyba nie morze, nie wiem, czy tutaj nie ma morza raczej. Ale od tamtej strony i powiem wam, że znowu nie grałem kilka dni. Ja tak sobie do skoku gram, gdy mogę. Dodatkowo zejdziemy sobie tutaj na dół, wysprzątamy wszystko i następnym questem, jaki zrobimy, będzie chyba ten o niebiesko oka. To mnie troszkę intryguje, co to jest. Zapowiada się całkiem fajnie. Dzięki też za wszelkie komentarze odnoszące się do ilości aktów. No i tak patrząc, skoro mówicie, że tu jest 5 w zasadzie aktów, z czego... szósty jest epilogiem, no to jeszcze można naprawdę troszkę zająć ten let's play. Wiedźmin jest naprawdę dość długą grą. Miłe zaskoczenie. Jakie wywijasy. Geralt, normalnie. Jesteśmy tutaj, powinniśmy iść teraz cały czas prosto. Doskonale. Sobie patutaj. Dawaj Geralt, patutaj, aby tam. No zejdź tu. Zejdź tu, pajacu jeden. Geralt. What the fuck. Dziękuję. Oj, da. Kolejny utopca. Nie będziemy się nim przejmować. Może tu tutaj coś. Krata. Nie mogę kraty otworzyć, bo... używam nie tego znaku, co trzeba. Cudownie. A, tamten pan dziś poleciał w ogóle. Świetnie. No, możesz, Geralt? On się czasem blokuje i źle... odczytuje przeciwnika, gdzie stoi przede wszystkim. Dobra, zmieńmy miecz, bo coś czuję, że niedługo czeka nas mała przeprawa z salamandrą. Nie przewrót, Geralt, tylko otwórz bramę, proszę cię. Geralt, utrudniasz dzisiaj robotę. Idziemy wtedy. Odnoga kanałów. Cymże jeszcze to miejsce. No i proszę, mamy jednak dostawców. Ping. Nawet z miejsca mocy. No. Ja ci dam. Znaczy powinienem go atakować tym stylem. Ale chyba tak. No okej, jednego już mniej. Tego rozwalimy sobie stylem silnym. Jeszcze tego. I później przeskoczymy do tego na lewo. Wiecie co? Styl grupowy jest ich trochę tutaj dużo, więc lecimy klasycznie. Teraz styl silny. No i pozałatwione. Dobra, to powinniśmy wykonać teraz już to zadanie do końca. Ciekawe tylko, gdzie będzie Siemko, żeby z nim porozmawiać. Czy w tym miejscu? Czy również w innym? Tam, gdzie go zostawiliśmy przy wejściu do tajnej kryjówki z salamandry. W ostatnim odcinku ją rozwalaliśmy, jak nie pamiętacie. Oczywiście, że pamiętacie, ale ja oczywiście nie pamiętam, że wy nie pamiętacie. Albo pamiętacie, a ja nie pamiętam w momencie, gdy wy pamiętacie i ja pamiętam. Ragnar, diabłu, przestań! Od rana to zły. To źle wróży późniejszym zabiegom na dzień. Dobra. Twórzmy to, zamknięte, czyli co? To już wykonane? Muszę przeszukać ciało bandyty. Okej. Okay. Czyli któryś z nich coś trzymał, a ja tego nie zauważyłem jak zwykle. Geralt, znowu się blokujesz. Ty? Nope. Ty? Nope. Ty? Tak jest. Z tym miałeś. Nielegalny miecz, co nas nie interesuje. Weźmiemy sobie Oreny, weźmiemy sobie Glade z królewską pieczęcią. Pięknie wykonany Glade, widnieje na nim królewska pieczęć. To może być ciekawe. Klucz do szyfru salamandry. Drewniana tarcza pokryta symbolami służy do rozszyfrowania dokumentów. No, pięknie. Czas wrócić do Lawyer Valvena. Haha! Widzicie, po raz pierwszy wypowiedziałem to dobrze.
Jeszcze bym chciał zobaczyć te rzeczy. O, tutaj nie można. Glade. Z woli Foltesta, króla Temerii, etc. Okaziciel tego dokumentu ma prawo mimo wszelkiej obostrzeń obyczajów przebywać na ulicach królewskiego miasta. W zina po zmroku nie obowiązują go też inne restrykty stanu wyjątkowego. Foltest. Bullshitowanie jest to jakże zacne w mej życi, panie. Dlatego nie będziemy dłużej zwlekać z pokazaniem całego tego procederu. O, nic nie ma. No dobra, czyli lecimy sobie teraz do Lovevela. Pozwólcie, że wytnę drogę do niego, bo to chyba będzie długie. I on będzie zamyk i klucz. Czas wracać do Lovevela. Lokacja. Okej, okay. On prawdopodobnie będzie naprawdę daleko, bo w Nowym Narakocie. Czy jak ta knajpa się nazywała, więc ja tutaj was się z wami pożegnam i do zobaczenia za chwilę. Okej, jesteśmy pod drzwiami kaczmy, wracamy. Takie rzeczy będę wycinać, bo za dużo czasu zżeram. 4 minuty byście stracili na oglądaniu tego, jak ja biegnę sobie do tego miejsca. Plus pitole, coś o pięknych plenerach przygody. Jezus Maria, przyrody, nie przygody. Talar Patryk z Weize. Później zrobimy to jego zadanie z tą dziewczyną, co została pogryziona przez wampira. Lwajfe! Przyszedłem! Gdzie ty jesteś? Jesteś tu. Tak? O, mam już dokumenty. Mam już dokumenty. Świetnie. Przekażę je naszym szyfrantom. Przyjdź jutro, uzgodnimy dalszy plan akcji. Jak to jutro? Goddammit! Lwajfe! Potrzebujemy nieco czasu. Lwajfe! Robiliśmy to na złość. Przecież przez siebie przespać 24 godziny. Szkoda gadać. Ja tego nie chcę robić. Chciałbym od razu. Nie doceniasz mnie, Lovevel. Kaczmasz? Witam. Wiecie co? Weźmy sobie jedną czaszkę Bargesta. Tak na wszelki wypadek. I zaniesiemy ją do tego. No, dentysty. Właśnie, to chciałem powiedzieć. Zobaczymy też, czy zrobiliśmy tam wszystko, co trzeba było zrobić. Mamy tutaj dużo skór wilczych, które należałoby sprzedać. A dodatkowo, czy ja mam już jakieś, nie wiem, po 3 runy? Kamień runiczny czasowo wypełnia, to mnie nie interesuje. Król i królowa z potomagicznym wywołuje strach u bliskich przeciwników, nie interesuje mnie to na razie. Bardziej mnie interesują takie rzeczy jak runa ziemi. Nie mam, jeszcze mam za mało tych run. Tutaj żadnej też nie widzę u siebie w ekwipunku, żeby wykuć sobie lepszy chyba stalowy. Właśnie, chciałem od ciebie, żeby wynająć pokój. Piękny lokal, chcę odpocząć. Nawet tanio. To jest twój pokój! Kocyk pod oknem! Goddammit, ja wiem, że jestem wiedźminem, ale zasługuję na więcej. Może być 24 godziny. Daj mi kocyk jak psu! I siedź se pan! Anachroniczny wiedźmin. Smutek. I żal. Pan mnie nie zauważyli. Tego, że 24 godziny tu przekiblowałem. Lwawanen. Mam nadzieję, że już zrobiłeś wszystko, co miałeś. Powiem wam, że też... Nie wiem, mam taki plan, czy wam się to spodoba. Mam pomysł, by wznowić Zagrajmy z Neverwintera jedynki. Tylko chciałem, żebyście mi napisali, czy chcecie od początku. Tak. Czy chcecie w ogóle ten projekt i przede wszystkim może kontynuujemy to, co już wtedy było. Wiadomo już coś o tych dokumentach? Tak, udało nam się ustalić, gdzie w wyzimie handlowej mieści się ostatnia baza Salamandry. Świetnie, wyruszam natychmiast. To nie takie proste. Baza znajduje się poza strefą nadzoru. Nie wolno tam się zapuszczać. No tak, stan wyjątkowy. Mamy jakiś plan? Jeden z oficerów wojskowych jest naszą wtyczką. Pełni służbę na ulicach Wyzimy. Skontaktuję się z nim. Jak go rozpoznać? Nie rozpoznasz go, ale zareaguje na hasło. Powiesz, Lili nie ogarnął jeszcze płomień. Nie powinno być problemów. Denerwują mnie trochę te szpiegowskie błazenady. Odpowie, trzy lilie tworzą jedność. Dużo wie o sprawie. Pokażę ci, gdzie znajduje się ich kryjówka.
Spodziewam się, że będzie to Vincent, ponieważ to jest jedyny oficer, którego tak naprawdę znamy, który rozpracowuje salamandry. Więc lecimy do Vincenta. Przynajmniej tam spróbujemy, jako pierwszego. Siemko raczej nie sądzę, Jaskier się nie chce tu siedzieć, nie zaczepiajcie go, bo jeszcze się jeszcze raz zauważy i w ogóle będzie... Znowu nie wyjdziemy z tego pubu. Siemko raczej nie. Siemko to idiota. Kiedy przestanie padać? Znaczy on tańczył przez chwilę. Właśnie tak zastanawiam, kto by jeszcze tutaj mógł cokolwiek zdziałać, ale... Nope. No serio, nie. Nie wiem, nie pamiętam. Okej. Dobra, biegniemy tam do strony. On jest akurat niedaleko, bo zaraz tą bramą, to już nie będę tego wycinać. Ponieważ tutaj są zaraz koszary. Straży miejskiej z tego okręgu. Siegfried to na pewno nie jest. On się na agenta nie nadaje. No Vincent mi tylko to pasuje. Dobra, pogadamy z nim. Podamy mu hasło. Chyba. Talar. Talar jest troszkę spalony ostatnio. Okej. Gdzie jest ten Patafian? Pewnie siedzi w swoim lożku. Dobra, wejdziemy do środka. I zobaczymy. Może przy okazji Siemko będzie miał do nas coś do powiedzenia. No, co chcesz? Zabiłem szefa gangu. Zabiłem szefa gangu narkotykowego. Zabawne. Przychodzisz na posterunek i mówisz, że człowieka zabiłeś? Nierozważne. Żartuję oczywiście. Dobrze zrobiłeś. Dzięki tobie znów jestem szczęśliwy. Masz to zapłatę i znikaj. No proszę. Opłaciło się jednak. Znikaj? Może ty znikniesz. Jak to? Nie rozumiem. Rozumiesz. Zakarbuj sobie dobrze w tym pustym łbie. Zaczniesz handlować fistechem, to znikniesz. Dobrze, dobrze. Niepotrzebnie się przejmujesz. Jestem przecież stróżem prawa. Bywaj, Siemko, i pamiętaj, co ci powiedziałem. No i siedź mince. Dobra. To wykonaliśmy w takim razie. Wyzdzimski łącznik. Generalnie coś masz jeszcze do powiedzenia? Siemko, wyglądasz okropnie. Nie śpię już 5 dni, a czuję się jak młody bóg. Ostrzegam cię, to się źle skończy. To jest jak ścieżka zdrowia, Wiedźminie. Bywaj. No to nieźle. Znać panę po uszy. I dostaliśmy zadanie aktualnie na Wiedźmińskiej tajemnicy. Udało mi się zlokalizować zniszczony kwadrans Salamandry. Witaj. Są jakieś nowe... Już się tym nie zajmuję. To nie ty? Z kim ja powinienem pogadać? Czyżby mój instynkt detektywa okazał się niezbyt trafny? No dobra. Przeszliśmy tutaj przynajmniej, żeby Siemko dał nam kasę za zlecenie. Więc tak czy siak się opłaciło. Lokacja. Rany boskie, czy ja muszę teraz każdego tutaj sprawdzać? Powiedzcie chociaż, że to są ulice tamtej Wyzimy. Może to jest ten oficer, który mnie wtedy zatrzymał. To już tak może być. Jakby co wytnę na chwilę to szukanie. I wrócę do was, gdy już znajdę delikwenta. I zobaczymy, co będzie nam miał do powiedzenia. Gwardzista, oficer gwardii. Spróbujmy. Tak? Lili nie ogarnął jeszcze płomień. Co? Masz na myśli kwiaty? Tak, to znaczy... O czym ty bajdurzysz, odmieńcze? Zawracaj głowę komuś innemu. Zdecydowanie nie on. Może to któryś z nich. Wprowadzono stan wyjątkowy. Zejdź z drogi patrolowi miejskiemu. Nie powinien się tutaj. Nope. Knight zakonny. O, może on. Nope, nope, nope. Wielki łowczy? Nie wydaje mi się. Bywa. Nie op. Siegfried opowiadał nam o tobie. Nie
jest w nas życie, za wieczny ogień. A się okaże, to będzie Siegfried jednak. Oficer gwardii. Może ten? Tak? Lili nie ogarnął jeszcze płomień. Co? Kim jesteś? To jakieś hasło? Ty mi powiedz. Chwileczkę. Czy ty mnie sprawdzasz? Chłopcy, mamy tu chyba prowokatora. Nie, to pomyłka. Wytłumacz się, Migiem. Umówiłem się tutaj ze znajomym. Miałem mu coś przekazać. Powinienem cię wsadzić do lochu, Wiedźminie. Twoje szczęście, że mam za godzinę otrzymać order z rąk królewny Addy. Order? Adda hojnie nagradza tych, którzy walczą z elfimi terrorystami. Nie macie większych problemów w mieście? Plaga, potwory. Czy ja wyglądam na frajera? Za terrorystów płacą dwa razy tyle, co za Kikimorę. I pewno łatwiej ich złapać. Wystarczy udowodnić współudział nieludziom z Wyzimy. Tyle, że niewielu ich zostało. Okej, dobrze mi idzie. Prawie się wkopałem. Kurczę, tu jest w sumie jakiś inny gwardzista. Obowiązuje stan wyjątkowy. Nope. Nie zostałem już w sumie dużo ulic do sprawdzenia chyba. Czyli do manufaktury. Może mam na mapie go zaznaczonego? Nope. Pancerny gwardii. Voltest chyba oszalał. Nope. Wygonił kwiat rycerstwa. Tam ci raczej nie. Wiecie co, trochę tracimy czas, ja nie mam pojęcia kiedy. Oficer gwardii, tam jest jeszcze jeden, spróbujmy go zapytać. Ale mógł mi ułatwić sprawę, po prostu podać, który to jest. Tak? Lili nie ogarnął jeszcze płomień. Że co, proszę? To ja już sobie pójdę. Czy Lilie tworzą jedność? Spokojnie, to ja. Mogliście wymyślić mniej problematyczne hasło. Trochę to trwało, zanim mnie znalazłeś, co? Nieważne. Oto plan. Punktualnie o północy w kanałach pojawi się mój oddział. Nie pójdziecie ze mną? Nie, osłaniamy tyły. Będziemy tam na ciebie czekać, ale nie dłużej niż 2 godziny. Do zobaczenia na miejscu. Żołnierze! Baczność! Za mną! Naprzód, marsz! No okej, okay. Dobra, udało się go jednak znaleźć. W kanałach, czyli tylko pytanie, w których kanałach? W tych kanałach, czy w tamtych, bo tam chyba przejścia nie ma z jednego do drugiego. Co jest problematyczne i my poczekamy w takim razie na nich w kanałach, tylko że prześpimy się tam do północy. I będziemy mogli wykonać kolejną część tego questu. Najprawdopodobniej jest jeszcze coś w kanałach ludziska, gdzie nie byliśmy. Lili, nie ogarnął jeszcze prawie płomień. Co proszę? To ja już sobie pójdę. A mój Boże. Fajne są niektóre delikatki. Okej. Jest ognisko, zaraz oczywiście wyjdą kolejne przydupasy. Nie, nie wyjdą, patrzcie. Święto. I jedziemy do północy. No i pytanie, czy to tu, czy to nie tu? Jaja sobie robisz? O, aha, to tam mieliśmy się spotkać, dobra. Czyli save all. Coś tu wyjdzie z wody? Nope. Nope. Nope, raz, dwa. Pięknie, są gwardziści, świetnie. I dzięki temu powinniśmy pchnąć quest dalej. Jesteś wreszcie. Chłopaki, drabina. Wszystko w porządku? Cały czas spodziewamy się ataku salamandry. Wiedzą o nas? Nie, ale są nadzwyczaj ostrożni. Zdaje się, że mają ważnego gościa. Okej, co powinienem tam iść? Muszę iść na górę do Wyzimy Handlowej. Okej, save'a sobie zrobimy tutaj. I aż fabuła się rozkręca. Znaczy ona cały czas nieźle pędzi. Jest ciekawa, ciekawa intryga. Tropimy Azara, głównego naszego wroga. Coraz bardziej, depcząc mu po tym
płaźm ogonie. Drzwi do starej kuźni. Wow. Ale było tak... bo my jesteśmy teraz z tej strony. Okej. Czyli co, idziemy tędy. Pewnie tu będą wypadać zaraz ze wszystkich dom, drzwi i innych rzeczy. Szkoda, że w tej zimie nie możemy się tak super swobodnie poruszać. Także całe miasto byłoby od razu do zwiedzenia. To by było piękne. Jezu, kocie. Przepraszam was na chwilę. Za to, ale kot chciał wyjść sobie z mojego pokoju. Okej. Jeszcze chwileczkę. Szybciej, nie mam całego dnia. Uwaga, rozpoczynam. Akhaila Ambrakur. Mamy wizję? Rozmazana. Nie wiem, czy połączymy się dzisiaj z Redańczykami. Spokojnie, kryształ zaraz się rozgrzeje. Spróbuję wzmocnić korelację magiczną. Chyba się udało. Mamy wizję. Witam ozięble, panowie. Witaj, panie. Dajmy spokój formalnościom. O co wam chodzi? Nasze bazy militarne wokół Wyzimy zostały rozbite. Sądzimy, że brał w tym udział wywiad nilfgaardzki. Czyli mówiąc krótko, siedzicie po uszy w gównie. A co mnie do tego? Panie, zwracamy się z prośbą o pomoc finansową. Niby dlaczego miałbym wam pomagać? Działamy na zlecenie osób, z którymi wiele cię łączy. Macie mnie za głupca? Ależ panie... Te wasze eksperymenty, handel fistechem, morderstwa... Nie pomogę wam. Ciszej! Chyba coś słyszałem w korytarzu. Okej. Okay. I tyle by było z naszego czajenia się. Dobra, rozwalamy w takim razie. Czy moglibyście... Rany boskie, jak oni naparzają. Jeszcze i Frita mi tu przyzwał, a ja go biję złym mieczem. Okej, przyznaję, walki robią się dużo trudniejsze, gdy są ci przeciwnicy z dwoma mieczami. No ale to rozbite. Świetnie. Radwogi srogi. What the fuck? Okej, to sobie weźmiemy. To również. Zapiszę sobie tutaj grę, na wypadek gdyby była jeszcze miała być jakaś akcja. To również weźmiemy. Może jagódkę. Zjemy sobie. Mógłbyś to zjeść? Dziękuję. Cholernie duża ta jagódka. Jeszcze udziec. Też sobie zjesz, Geralt. Może troszeczkę ci to pomoże na głód. I okej. Dwa takie powinny nam dać jakąś tam regenerację zdrowia. Brawo. Podziwu godna jatka. Już myślałem, że ci idioci zanudzą mnie na śmierć swoimi błaganiami, a tu proszę, jednak dostarczyli mi rozrywki. Kim jesteś? Radowid. Nie lubię, jak mi się przerywa. Słuchaj, Radowidzie, nie interesuje mnie, co lubisz. Lepiej powiedz, co się łączy z Salamandrą, bo prędzej czy później możemy się spotkać twarzą w twarz. Dawno już nikt tak do mnie nie mówił. Podobasz mi się. Idziesz prosto do celu. Odpowiem, ale nie ze strachu. Z Salamandrą nie łączy mnie nic, zupełnie nic. Kiedyś myślałem, że mogą się przydać jako narzędzie, ale zmieniłem zdanie. Narzędzie? Polityczna dźwignia nacisku, Wiedźminie. Możesz jaśniej? Mogę, ale nie chcę. Dość rzec, że działania Salamandry nie są mi obecnie na rękę. Co czyni z nas sojuszników? Powodzenia, Wiedźminie. A przy okazji pozdrów ode mnie Addę. Okej, dziwny koleś. Salamandry, intrygi polityczne, magiczne zwierciadło. Poczekam na rozwój wypadków. Super. Kamień. Zanim aktualnie zamyk i klucz. Powinienem zanieść ten kamień... I Tris. Yeah. Przy okazji, mamy tutaj jeszcze kredensik, zniszczony regał, chlebek, to nas nie interesuje. Mamy tutaj natomiast coś, przez co Geralt wyjmie przez ścianę, gratuluję. Tutaj nic ciekawego. Tu jest jeszcze szafeczka,
kredens i jakieś ciasta albo serniki czy inne rzeczy. Zejdźmy sobie tutaj jeszcze na dół. Schody do piwnicy. Zapiszmy grę. Nie znam, czy tam powinienem schodzić. Czyli nie. Jezu. Umrzyjcie szybko i skutecznie. Okej. Ci twardzi są naprawdę... Zaczynają być mocni. Albo to moje obrażenia jakoś nie zmalały. Ale zawsze troszkę więcej doświadczenia. Dzięki temu zdobędziemy. I do widzenia. Pięknie. Salamandra, jeszcze jeden w ogóle się spał, nie słyszał nic. Snę. Powinniśmy zainwestować też troszkę w wytrzymałość. No choć na razie kusi mnie na jak najszybciej wyszkolenie się w perfekcyjnie w znaku Igni. Naprawdę jest skuteczny. Tutaj nic już nie mam. Zobaczmy szczątki. Szukam jakichś, wiecie, tych bardziej cennych przedmiotów, jakichś meteorytów, kawałków run. Może któryś z nich będzie na przykład to mieć. A przy okazji zawsze można właśnie troszkę więcej doświadczenia zdobyć, wybijając ich. Kuferek na przykład tu jest. I co mamy w kuferku? Proszę bardzo. Złoty pierścień z szafirem, srebrny sygnet z rubinem. No to może damy... Tris. Gęsi smalec również możemy zabrać. No i opłaciło się tu wejść. Jeszcze sobie weźmiemy tutaj, zobaczymy. Nic. Tu 12 orenów może być. Skorzystamy teraz ze zwierciadła, ponieważ chyba wydaje mi się, że tutaj wszystko zrobiliśmy. Tak jest, dalej nie było tam przejścia. Zapiszmy grę. I polecimy sobie do Tris, ponieważ tutaj powinniśmy... Właśnie, nowy narakot. O, nie mogę tego użyć. Szmutna buzia. W takim razie wychodzimy klasycznie. Przez Sejwol. No ale ciekawe, ciekawe, bo kim był ten nowy koleś? Czyli co, jeszcze gdzieś sięga to dalej niż prosta... Czuję wilkołaka. Zabawa troszkę w kotka i myszkę. Czyli co, mam z nim walczyć? Geralt. Znasz mnie, wilkołaku? Nie rozumiesz, to ja,
kapitan Vincent. To by wyjaśniało zarówno twoją skuteczność, jak i fakt, że znikasz na całe noce. Osłaniałem twoje tyły. Te niedorajdy, z którymi przyszedłeś, nie wyszły nawet z kanałów. Powinienem ci podziękować? Możesz w ramach podzięki opowiedzieć, co zastałeś w środku. Salamandrami rozmawiał przez teleport ten Radowid. Z salamandrami rozmawiał przez teleprojekcję Radowid. Radowid? Ten młokos, król Radani? Nie sądziłem, że mają aż takie plecy. Nie mają. Odmówił im jakiegokolwiek wsparcia, ale mają wspólnych znajomych. Coś jeszcze? Nic specjalnego. Hej, Wiedźminie, jesteśmy po tej samej stronie. No faktycznie jesteśmy. Z Vincenta znam. Nie zabił też tego kupca. To jest bardzo ważne na moją ocenę. Może chciałbyś, żebym spróbował cię wyleczyć. Nie chciałbym. Zaskoczony? W tej formie jestem w stanie ścigać przestępców o wiele skuteczniej. Co więcej, bandyci w mieście boją się strasznego potwora, który broni biednych i pokrzywdzonych. Znaczy mnie. Dlaczego miałbym cię oszczędzić? Czemu nie? Zabijasz ludzi. A powiedz, ilu ty zabiłeś rzeźników z Blaviken? Ja może wyglądam jak potwór, ale nim nie jestem, w przeciwieństwie do ciebie. Sądzać należy czyn, a nie wygląd, wybacz. Dziękuję. Pozwól mi odejść, a ja pozwolę żyć tobie. Nie sądzę, by mnie pokonał, ale... No dobra, według mnie nie każdy po prostu zasługuje na śmierć. Okej. Powinien porozmawiać z Carmen o Vincencie. Dobrze wiedzieć. W sumie powiem wam, że... Ciekawie jest, się tu porobiło. Gdzie teraz jesteśmy? Jesteśmy w tej części. I tam coś biega. Porachuję ci wszystkie kości. Czego on chce mnie zaatakować? Lol. Dobra. Kryjówka wilkołaka. Stara kuźnia. Szafa. Weźmiemy sobie tę osełkę. Coś mi się tu nie podoba. Sprawdźmy piwnicę. Mówisz? A się okaże, że jednak polował na wielu niewinnych mieszkańców. Kryjówka wilkołaka Vincenta. Co on sobie myślał? Że jest superbohaterem? No, wiesz, może i tak. Kryjówka, znaczy wejście do kanałów. Co, wejdziemy tędy? Zobaczmy, gdzie jest to wejście. Dokładnie. Tych sobie spalimy. Dziękuję bardzo. I gdzie wylądowaliśmy? Wow. Dobra, tędy raczej wyjścia nie ma. Musimy się dostać tędy. Tak jest. Idziemy tędy, ludziska. Ale tutaj podziękuję wam za uwagę. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hejka!